Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu poniedziałkowym, poniedziałkowy webinar, w trakcie których to webinarów omawiamy różne zagadnienia medyczne. Wchodzimy w niuanse różnych problemów zdrowotnych i zawsze staramy się chociaż odrobinkę wyjaśnić problem, jego przyczynę i co później łączy się bezpośrednio z tymi przyczynami. Staramy się odnaleźć ekstrakty roślinne i mieszanki, które możemy suplementować u osób z takimi dolegliwościami. Dzisiaj temat bardzo ważny, może nie tak radosny jak jakieś odchudzanie czy inne tego typu elementy, które mamy w naszej firmie. Już niedługo Dzień Kobiet, więc pewnie będziemy chcieli przypomnieć Państwu kosmetyki tak bliżej wiosny. Natomiast 23 lutego to jest taki dzień bardzo specjalne. 23 lutego. Ponieważ jest to Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. I dzisiejszy temat walka z depresją będzie oczywiście potraktowany w sposób maksymalnie jak najprostszy. Będę chciał przedstawić Państwu podstawowe zagadnienie. Nazywam się Janusz Wietecha, jestem lekarzem, dietetykiem i dyplomowanym fitoterapeutą. W swojej pracy łączę te trzy elementy i mam nadzieję, że odnajdziecie Państwo tutaj ciekawe informacje na temat zagadnienia depresji i stosowania suplementów, szczególnie suplementów ziołowych w naszym życiu. Więc zachęcam Państwa również po zakończeniu tego naszego webinaru do polecania linków, które mamy na stronie internetowej Naturday. Każdy z Państwa ma taką możliwość, także zapraszam. Tak jak wspomniałem, Szanowni Państwo, zanim uruchomiliśmy ten nasz webinar, ten wieczór nawet, który mamy w tej chwili, no nie nastraja optymistycznie, tak? Trzeba sobie radzić z różnymi problemami, które wpędzają nas w słaby nastrój. Ja w biegu, chcąc uruchomić dla Państwa to nasze spotkanie, webinar, musiałem walczyć z uszkodzoną elektryką, nie w domu, spowodowaną albo przeciążeniem, albo jakimiś problemami z elektryką, z tymi wiatrami i deszczami, które pojawiły się u nas. Ale to są drobne problemy życiowe, które nas na co dzień dotykają. Bardzo często depresja pojawia się u osób, których dotyka tragedia życiowa lub, Szanowni Państwo, depresja pojawia się bez związku z takimi tragediami życiowymi. I to warto pamiętać i o tym będziemy dzisiaj mówić. Przypomnimy oczywiście ekstrakty ziołowe, które suplementujemy u osób z depresją. Na wstępie, Szanowni Państwo, i chciałbym troszeczkę zszokować Was informacjami, jakie do nas docierają ze środowiska medycznego. Bardzo często myśląc o depresji, myślimy, że jest to choroba mózgu, choroba układu nerwowego. Muszę Państwa zaskoczyć, ponieważ w medycynie coraz częściej mówi się o tym, że depresja jest chorobą ogólnoustrojową i to nie tylko w aspekcie tego, że dotyka różnych narządów wewnętrznych, ale również dlatego, że przyczyną depresji może być nie tylko zaburzenie funkcji mózgu, ale jakieś inne problemy. Jest to o tyle ciekawe, Szanowni Państwo, i można znaleźć publikacje na ten temat również w polskiej literaturze medycznej. Tutaj mam przyjemność przedstawić Państwu opinię, kilka słów pana profesora Piotra Gałeckiego z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który w jednym z wywiadów określił, że depresja nie jest chorobą mózgu, a kiedy wczytacie się w to, co pan profesor tam tłumaczy, to depresję leczymy w sposób, który nie jest doskonały. I muszę Państwu powiedzieć coś, co mnie bardzo zaskoczyło, analizując różne doniesienia na temat leczenia depresji. W Monachium, w ośrodku Norberta Millera, przeprowadzono pionierskie badania i podawano lek przeciwzapalny. W trakcie badania klinicznego jednej z grupie pacjentów z depresją, a drugiej podawano lek przeciwdepresyjny. Okazało się, Szanowni Państwo, że terapia przeciwzapalna była skuteczniejsza od terapii przeciwdepresyjnej. Chcę to skomentować, Szanowni Państwo. Jesteśmy na pewnym rozdrożu, kiedy wydaje się, że nie rozumiemy jeszcze do końca tej choroby i możliwe, że nie leczymy jej bardzo dobrze.
Powinniśmy starać się zatem zmieniać terapię, ale zwróćcie uwagę na ten element. Leczenie lekiem przeciwzapalnym w grupie pacjentów z depresją przyniosło lepszy efekt niż podawanie leku przeciwdepresyjnego. I co pan profesor mówi? Depresja nie jest chorobą mózgu, jest chorobą całego organizmu. To jest bardzo ciekawy moment w analizie przyczyn depresji, jak i sposobów jej leczenia. Zmieniają się w tej chwili, szanowni państwo, możliwe trendy związane z podawaniem leków przeciwdepresyjnych. Możliwe, że będą wprowadzone jako dodatkowe leki przeciwzapalne. Czy to dla nas jest coś ważnego? No, szanowni państwo, warto pamiętać o tym, w jaki sposób my suplementujemy ekstrakty ziołowe i jakie ekstrakty ziołowe. Czy pamiętacie państwo, jaki jest kluczowy element podawania ekstraktów konopi siewnej zawierającej CBD i inne pochodne kanabinoidów? Przecież element przeciwzapalny. A tak popularna w naszej firmie Omega, czyli Omega Oleum Forte IQ, zwróćcie uwagę, że tam kluczowym elementem działania kwasów omega-3 jest efekt przeciwzapalny. A zatem bardzo możliwe, że to, co mówią nam osoby, które stosują suplementację tymi preparatami, również osoby z depresją, że poprawia się im nastrój, że lepiej się czują, że ta suplementacja bardzo mocno wzmacnia zastosowane już wcześniej leczenie, na przykład leczenie lekami, że to jest trafiona suplementacja, że świetnie uzupełnia leczenie już zastosowane. Albo u osób, u których ma ciężkiej depresji, tylko mamy łagodne zaburzenia nastroju, stosowanie preparatów przeciwzapalnych może znacząco poprawić nastrój. Tak? Bardzo ważna ciekawostka. Chciałbym, żebyście państwo to zapamiętali, że stosowanie preparatów przeciwzapalnych może bardzo mocno wspierać leczenie depresji. Czyli choroby, w których udowodniono przewlekłe tło zapalne, tak? Cukrzyca, nadciśnienie, choroba zwyrodnieniowa, choroby wrzodowe żołądka dwunastnicy, a nawet przewlekłe zapalenie wątroby. Z badań wynika, szanowni państwo, to jest kolejna korelacja, że te jednostki chorobowe znacznie częściej występują z depresją. Na przykład w cukrzycy 30-40% pacjentów ma depresję, w wirusowym zapaleniu wątroby ponad połowa. Czyli silny bodziec zapalny, najczęściej wirusowy, zaburzenia metaboliczne i nagle mamy depresję częściej niż u innych. I pytanie retoryczne, czy zatem depresja ma podłoże zapalne? Bo my wiemy o niektórych predyspozycjach genetycznych, ale myśmy takiej silnej korelacji depresji z podłożem genetycznym nie stwierdzili. To jest możliwe, że to jest zmiana wielogenowa, ale tło zapalne w depresji byłem zszokowany. Muszę państwu powiedzieć, przyznaję, że przygotowując się do spotkania z państwem, zawsze staram się przeglądać literaturę medyczną, jakieś ciekawostki. I to była jedna z najbardziej szokujących informacji w ostatnim czasie, jakie do mnie dotarły przed naszymi spotkaniami. No dobrze, co to jest ta depresja, jak ona wygląda, jakie są skutki tej depresji, jak powinniśmy ją suplementować? Depresja jest najczęstszą chorobą psychiczną, szanowni państwo. Kiedyś w ogóle choroby psychiczne to było jakieś tabu, straszne. Teraz jest to normalna choroba, tak jak każda inna choroba serca czy choroba stawów. Warto o tym pamiętać, to nie jest żaden wstydliwy temat. Zachorowalność roczna wśród osób dorosłych jest między 6 a 12% w zależności od nacji, miejsca, lokalizacji, ale w wieku podeszłym jest wyższa, szanowni państwo. Proszę zwrócić uwagę na to. Ja wiem, że darzycie państwo wielkim szacunkiem osoby w wieku podeszłym i proszę was bardzo, jeżeli chcecie im pomóc, zwracajcie uwagę na ich nastrój, ponieważ depresja w wieku podeszłym to przykre i niestety zaniedbywane zjawisko społeczne. Na świecie szacuje się, że około 350 milionów ludzi ma depresję, a w Polsce około 1,5 miliona. Więc jest to gigantyczna grupa ludzi, którym trzeba pomóc, słuchajcie. To jest dla nas też wyzwanie, dla osób, które lubią ekstrakty ziołowe, które wiedzą, szanują preparaty Nature Day, tak dużej wartości, jakiej one są, żeby możemy
przecież wspomagać, suplementując preparatami, które Państwu dedykujemy, bardzo wiele osób chorych. No niestety, Szanowni Państwo, depresja również wpływa na długość życia, nie tylko na jakość, ale również długość życia i szacuje się, że osoby z zaburzeniami psychicznymi typu depresja, napady lękowe żyją o 10 lat krócej. Tak? To jest taka bardzo szanowane czasopismo amerykańskie, które opublikowało raport specjalistów na ten temat. Czyli mamy również dane dotyczące długości życia osób z depresją. Częściej na depresję chorują kobiety, Szanowni Państwo, natomiast z powodu depresji częściej umierają mężczyźni. Myśmy już kiedyś to wspominali i ryzyko zachorowania na depresję u kobiet wynosi około 20-25%, u mężczyzn 7-12%. No niestety śmiertelność u mężczyzn z powodu depresji jest wyższa. No dobrze, teraz popatrzmy na objawy depresji oczami lekarzy. Czyli są takie kryteria rozpoznawcze depresji, o których Państwu chciałbym powiedzieć. Jest takie 3-4 główne objawy, które należy brać pod uwagę i kilka pobocznych. Po pierwsze, obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większość dnia, większą część dnia. To ważne, prawie codziennie i niezależnie od okoliczności. Poczucie smutku i przygnębienia, utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność lub po prostu zanik odczuwania przyjemności, tak zwana anhedonia, możecie się Państwo spotkać w publikacjach psychiatrycznych, takie słowo anhedonia, czyli zobojętnienie emocjonalne. Co to jest? No ulubione ciastko w kawiarni, które dotychczas poprawiało nam humor, teraz jest dla nas zupełnie obojętne. Osłabienie energii i szybsze męczenie się. I tutaj jest przykład, Szanowni Państwo, mamy taką mieszankę opcji neurostres, którą możemy suplementować u osób z depresją. Oczywiście zawsze pamiętajcie, że przy depresji, szczególnie przy bardzo nasilonych objawach, powinniśmy najpierw skorzystać z porady specjalisty, a później samodzielnie zabierać się za suplementację. Dlatego, że depresja jest niebezpieczna i może się to źle skończyć. Ważne są również inne objawy, takie dodatkowe, na przykład zaburzenia snu, czyli wczesne budzenie się lub wielokrotne budzenie się w nocy i kłopoty z zaśnięciem, czyli pojawiają nam się jakieś myśli, zły nastrój i tak dalej. Czyli mamy na przykład suplementację OptiSleep, która tutaj może dodatkowo wspierać takie osoby. Mogą pojawić się myśli samobójcze, to jest bardzo ważny objaw dodatkowy. Trzeba o to zapytać, trzeba to monitorować. Problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, Szanowni Państwo, tu wymieniony jest OptiMind. Utrata wiary w siebie lub utrata pozytywnej samooceny. Bardzo fajne efekty i szybkie efekty macie, Szanowni Państwo, z ekstraktem Full Spectrum CBD Power i Relax. Macie poczucie winy, nadmierne, zwykle nieuzasadnione obwinianie się za różne sytuacje, spowolnienie psychoruchowe, rzadziej pobudzenie, bo mogą być różne reakcje, tak? Ale raczej spowolnienie psychoruchowe i zmiana łaknienia i masy ciała. Zmniejszenie apetytu jest częstsze niż jego zwiększenie i rzadsze odczuwanie głodu, tak? Rzadsze odczuwanie głodu. Jeżeli chodzi o przyczyny, to tutaj można szukać różnych. A pamiętajcie Państwo o tym, że będziemy teraz szli w kierunku, czy obserwowali, dlaczego stan zapalny może być powodem depresji. Będziemy tego szukać, no bo skoro leki przeciwzapalne pomagają w depresji, to musi być jakaś korelacja. No ale są jakieś inne też problemy, czyli bardzo silny stres dla organizmu. I na przykład mamy depresję poporodową. Tragiczna sytuacja życiowa, śmierć na przykład małżonka, śmierć dziecka, tak? Czyli rozwód jest silnym stresem, który może spowodować depresję. Taki stres długotrwały, silny stres długotrwały, czyli nie jest krótki impuls, z którym sobie radzimy, tylko mamy stres długotrwały. Niektóre hormony, jak się zmieniają nam te hormony, na przykład menopauza czy hormona tarczycy, mogą również wpływać na zaburzenia nasze,
nastroju, ale proszę również pamiętać, że dotyczyć to może również dojrzewających nastolatków. I te burze hormonalne mogą również spowodować zaburzenia nastrojów u dzieci i trzeba pamiętać o tym, czy u młodzieży. Zaburzenia flory jelitowej. To jeszcze sobie powiemy, szanowni państwo, ponieważ psychobiotyki produkują substancje psychoaktywne, czyli produkują prekursorów bądź neuroprzekaźniki, ponieważ mamy oś jelito-mózg. No i tutaj też podkreślam, szanowni państwo, niestety leki mogą być również trujące w tym zakresie i na przykład leki hipotensyjne czy beta-blokery, które najczęściej podawane są w leczeniu nadciśnienia, czy preparaty glikozydów naparstnicy, lewodopa z parkinsonizmem, indometacyna jako silny lek przeciwzapalny, czy azotretynoina, czyli leczenie trądziku. Te leki mogą powodować depresję. Jest jeszcze kilka innych, ale tutaj jakby takie najważniejsze, najczęściej występujące w literaturze. Powiedzieliśmy sobie o wpływie, tak wstępnie, o wpływie flory bakteryjnej jelit na produkcję serotoniny, czyli na wpływ na nastrój. No i szanowni państwo, zostało to udowodnione i opublikowane w bardzo wysoko cenionym World Journal of Gastroenterology, gdzie zróżnicowana dieta, w której dodatkowo stosowano probiotyki i prebiotyki, staje się niezbędną w leczeniu depresji. To udowodniono w 2016. Oczywiście wiedzieliśmy o tym wcześniej, ale te publikacje jakoś nie przebijały się do świata medycyny. Teraz już łatwiej jest się nam przebijać z zaleceniami dietetycznymi i probiotycznymi w leczeniu na przykład depresji. Co ważne, bardzo gigantyczna ilość serotoniny produkowana jest w jelitach, czyli hormon szczęścia, można by powiedzieć, tak, serotonina, neuroprzekaźnik szczęścia, jest produkowany w dużej mierze i wpływa na nasz organizm właśnie dzięki szczepom bakterii probiotycznych, czyli psychobiotykom. Więc ta oś jelito-mózg, która za pomocą nerwu błędnego wpływa na pracę naszego mózgu, jak też poziom tych neuroprzekaźników w naszym organizmie, może poprawiać nasz nastrój bądź obniżać nastrój. Czyli proszę pamiętać, że i to wiemy, bo mamy je wymienione z nazwy i cechy tych psychobiotyków są również opisane, że w OptiProbio mamy psychobiotyki, czyli stosowanie OptiProbio jest rekomendowane u osób z obniżonym nastrojem. No i tutaj jeszcze troszeczkę na temat leków antydepresyjnych. Szanowni państwo, nie chcę się do tego odnosić. Leczenie depresji lekami jest bardzo trudne, a zdarzają się przypadki depresji lekoopornej i mówi się, że skuteczność leczenia farmakologicznego lekami wynosi około 70%. A zatem ta skuteczność nie jest stuprocentowa i szukamy nadal nowych rozwiązań. Pytanie brzmi, co jeszcze powinniśmy podawać pacjentom, żeby pomagać im lepiej? I tutaj dwie takie rzeczy, o których warto pamiętać, ja chciałbym państwu powiedzieć o tym, bo czasem macie kontakt z osobami z depresją, czasem są to osoby, które stosują po prostu leki przeciwdepresyjne. Mit, szanowni państwo, leki na depresję są silnie uzależniające. Nowe leki przeciwdepresyjne nie powodują uzależnień. Tak? Tak potrafimy je stosować, że to uzależnienie nie występuje. Nowe leki przeciwdepresyjne. I drugie, antydepresanty zmieniają osobowość. Szanowni państwo, zdarza się, że po lekach przeciwdepresyjnych człowiek się inaczej zachowuje. Natomiast proszę pamiętać, że leki antydepresyjne zmieniają chemię mózgu, chemię, proporcje neuroprzekaźników, a nie osobowość. Tak? My chcemy uniknąć wpadania w zły nastrój, chcemy, żeby ten człowiek był bardziej euforyczny, żeby nie miał lęków, tak, żeby miał większy napęd życiowy, żeby nie miał problemów ze snem, a już to, co najważniejsze, żeby, broń Boże, nie doprowadzać do sytuacji, że jego nastrój jest tak zły, że ma myśli samobójcze. Tak? I to trzeba zawsze pamiętać.
ta biochemia mózgu, która jest w depresji, jest jakby podstawą zarówno pojawienia się depresji, jak i leczenia depresji. Czyli tutaj symptomy depresji pojawiają się z powodu zaburzeń w stężeniu różnych neuroprzekaźników w mózgu. Nie tylko serotoniny, o której najczęściej rozmawiamy, ale również noradrenaliny i dopaminy. My teraz mamy różne leki do leczenia depresji. Możemy w zależności od profilu tej depresji zastosować inną grupę leków, albo tą, która bardziej wpływa na serotoninę, albo tą, która na przykład bardziej wpływa na dopaminę. Także lekarze szacują, szanowni państwo, tak jak mówiliśmy wcześniej, że problem przewlekłego obniżenia nastroju może dziś dotyczyć nawet 20-30% społeczeństwa. Słuchajcie, 1/3 społeczeństwa ma problemy z nastrojem, czyli ewidentnie muszą nie radzić sobie w życiu w taki sposób, jak mogliby. To jest bardzo ważne. To jest wielki problem społeczny. Jak działa depresja? Mózg osoby z depresją pracuje nieprawidłowo, czyli proces komunikacji międzykomórkowej jest zaburzony. I ten neuroprzekaźnik, który komunikuje dwie komórki mózgowe, nie przekazuje tej informacji, ponieważ albo jest zniszczony, tak, albo nie jest wychwytywany prawidłowo przez neuron. W efekcie tych anomalii chory odczuwa pogorszenie nastroju, emocjonalną pustkę, lęk i bezsilność. No i co ważne, szanowni państwo, możliwe, że znacie takie osoby, długotrwała, pogłębiająca się depresja powoduje w końcu objawy fizyczne, spadek witalności, spadek sił, brak motywacji, nawet brak siły wstania z łóżka, ociężałość i senność. Szanowni państwo, nie jest wielką tajemnicą, że jeżeli ktoś się mniej rusza albo po prostu jest osobą leżącą w łóżku i nie ma napędu życiowego, będzie miała zaniki mięśniowe i będzie coraz słabszą osobą. Kluczową substancją w leczeniu depresji jest serotonina. I tutaj tej serotoninie możemy zawsze poświęcić troszkę więcej czasu, dlatego że ekstrakty roślin, które stosujemy w suplementacji w Naturday, jakby jako największy czynnik poprawiający nastrój, traktują właśnie serotoninę. Ona też ma fenomenalny wpływ na regulację snu i na poprawę nastroju. No dobrze, wprowadziliśmy się w świat depresji, wprowadziliśmy się w świat też pewnej nowinki, czyli stosowanie preparatów przeciwzapalnych może znacząco poprawić zdrowie osób z depresją. No to spróbujmy teraz to wszystko połapać, czyli spróbujmy zastosować ekstrakty roślinne, które mogą pozytywnie wpływać na zdrowie takich osób, czyli suplementujemy zioła i różne preparaty. A zatem mamy mieszankę Opti Neurostress i macie, szanowni państwo, cudowną, piękną męczennicę, szafran, pomarańczę gorzką, granatowiec, melisę, dziurawiec. Tak? Zwróćcie uwagę, że jak sobie przeanalizujemy, jak poszczególne rośliny, ekstrakty roślinne będą wpływały na nasz organizm, to wszystko to będzie stanowiło pewną synergię działania, dzięki której nasz organizm będzie miał lepszy nastrój, tak? Będzie w mniejszym stresie, a będziemy mieli lepszy sen. No i nie będziemy tak reagowali negatywnie lękami na różne czynniki. I tutaj jedna z piękniejszych roślin, męczennica cielista, wiedzie prym, szanowni państwo. W fitoterapii męczennica cielista obok szafranu i melisy jest jednym z kluczowych ziół stosowanych u osób w depresji. Natomiast szafran, szanowni państwo, to jest w ogóle wielka ciekawostka, bo szafran jest jedną z roślin, czy ekstrakt z szafranu, jest jedną z niewielu roślin, która przeszła badania kliniczne. Wiecie państwo, że w medycynie klasycznej, mojej kochanej, i w farmakoterapii rośliny
niejako takie nie są hołubione, czyli no nie ma tych badań tak naprawdę na temat tych roślin, szczególnie badań klinicznych. Natomiast jest badanie kliniczne na temat ekstraktu z szafranu i badanie to kliniczne, nawet jak ktoś będzie się czepiał o, nie wiem, jakości tego badania i różnych szczegółów, do tego zawsze ma prawo, to jednakowoż jest i szanowni państwo, udowodniono w tym badaniu, że ekstrakt z szafranu ma bardzo silne właściwości przeciwdepresyjne. My nie mówimy tutaj o leczeniu tym ekstraktem szafranu, ponieważ mamy suplement, a więc uzupełniamy niedobory substancji zawartych w szafranie. No i suma tych substancji powoduje, że na przykład nasz organizm dzięki temu może produkować większą ilość serotoniny, przez co wtórnie łagodzi objawy depresji i osoba, która stosuje ekstrakt z szafranu, będzie bardziej spokojna. Może mieć też bardziej znormalizowane ciśnienie krwi, wyrównany oddech, poprawę koncentracji i lepsze zapamiętywanie. Zwróćcie uwagę, jak szeroki wpływ ekstraktów z szafranu na nasze zdrowie. Inozytol, tak, zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, tak, i tutaj też jest bardzo ważne, szanowni państwo, jest też stosowane nie tylko w depresji, ale również u osób z łagodnymi objawami schizofrenii. Czyli mamy jakieś tam objawy wytwórcze różne, czy inne i tutaj też inozytol stosujemy. No i pomarańcza gorzka, na owocnia pomarańczy gorzkiej, pomaga nam się odprężyć, uwolnić od stresu, osiągnąć lepsze samopoczucie i, co ważne, ułatwia zasypianie. Granatowiec jest bardzo silną rośliną posiadającą silnie działające substancje o właściwościach neuroprotekcyjnych. Tak? Neuroprotekcyjnych, czyli chroniących nasz mózg. Granatowiec naprawdę, szanowni państwo, w ogóle granatowiec obok kurkumy, awokado i kilku jeszcze roślin takich powszechnie stosowanych w dietetyce i fitoterapii jest jedną, z moim zdaniem, jedną z najcenniejszych roślin poprawiających zdrowie człowieka. Czyli czasem patrzycie na półki, przechodzicie obok owoców granatowca, sięgnijcie po niego. Sięgnijcie, bo to jest niezwykle cenna roślina lecznicza, moim zdaniem. I nie boję się tego powiedzieć, szanowni państwo, ponieważ stosowanie na przykład ekstraktów z kurkumy i granatowca, szczególnie u osób z chorobami nowotworowymi, bardzo poprawia regenerację organizmu u tych osób. Natomiast granatowiec jest również bardzo cenny u osób z depresją ze względu na silne właściwości neuroprotekcyjne substancji zawartych w granatowcu. Melisy lekarskiej myślę, że nie muszę państwu przypominać. Jest tylko jedna rzecz, żebyście państwo pamiętali, podobnie jak kozłek lekarski, melisa lekarska ma silne właściwości, natomiast substancje zawarte w melisie czy w kozłku lekarskim są bardzo delikatne, szczególnie na podwyższone temperatury, czyli gdzieś tam zagotujecie sobie taki ekstrakt i jest problem, ponieważ substancje aktywne z takiej rośliny są niszczone. I te ekstrakty po prostu nie mają takiej siły działania. Dlatego tak cenna jest ekstrakcja, jaką macie tutaj w Naturday, czyli ten standaryzowany, silny ekstrakt suchy o dużym zagęszczeniu, gdzie wiemy, że mamy dużą ilość substancji aktywnych. I warto też powiedzieć o tym, że melisa jest stosowana nie tylko u osób z depresją, ale również z nerwicami, dlatego że redukuje to napięcie i wzmacnia organizm. Czyli popatrzcie, z jednej strony macie osobę osłabioną, bez zupełnie napędu życiowego i trzeba ją wyregulować, a z drugiej strony macie osobę z nerwicą, z jakimiś problemami, z napięciami, tak? I ta melisa posiada takie właściwości, które my nazywamy fitoterapią regulacja, czyli regulacja to jest zarówno łagodzenie pobudzenia, jak i podwyższenie nastroju u osoby, która ma ten nastrój za słaby. No i cudowny, wspaniały dziurawiec, który z jednej strony może poprawiać pracę wątroby, a z drugiej strony poprawiać nastrój.
On jest niezwykle cenny, zresztą jest w innych ekstraktach, w mieszankach, które mamy, czyli na przykład cykl MN dla pań, ponieważ reguluje nastrój i poprawia, zmniejsza napięcia. Tak? Natomiast to jest bardzo ważne. Ekstrakt z dziurawca, który zawiera hyperycynę, wpływa bardzo pozytywnie na nastrój, ponieważ sama hyperycyna hamuje rozkład serotoniny, czyli ta ilość serotoniny jest po prostu większa. No i tryptofan, L-tryptofan jest prekursorem produkcji serotoniny i melatoniny. Tak? Czyli jakby wtórnie przez procesy biochemiczne doprowadza do tego, że mamy poprawiony rytm dobowy w organizmie, lepszy nastrój, zmniejszenie nadpobudliwości i lepszy rytm dobowy. To jest bardzo ważne. Czyli poprawa snu, tak? I mniejsze napięcia. No dobrze, powiedzieliśmy sobie o mieszance OptiNeuroStress, a teraz coś, o czym wspomniałem Państwu wcześniej, czyli full spectrum olej CBD. Najważniejszym elementem wpływu CBD, poza tym, że mamy specyficzne receptory dla kanabinoidów w naszym organizmie, jest udokumentowane działanie przeciwzapalne. Proszę pamiętać, że tutaj ze względu na prawodawstwo nie stosujemy THC, tak, czyli substancji uznawanej za zakazaną, tylko właśnie full spectrum CBD, gdzie jest odpowiednia dopuszczalna ilość THC, gdzie mamy inne kanabinoidy. Proszę o tym pamiętać. Inne kanabinoidy. Źródłem, z którego pozyskujemy, są kwiatostany konopi siewnej. Natomiast najważniejszy, najsłynniejszy może w ten sposób kanabidiol, czyli CBD, kanabinoid pochodzenia roślinnego, posiada silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Neuroprotekcję, ma właściwości przeciwlękowe i przeciwdrgawkowe. Zresztą marihuanę leczniczą stosuje się w lekoopornej padaczce. Proszę o tym pamiętać również, więc ten wpływ na organizm jest bardzo szeroki. Co jest ważne, my mamy układ endokanabinoidowy, czyli nasz wewnętrzny system produkcji kanabinoidów i receptory, które reagują na te substancje. Czyli podawanie oleju CBD jest jakby z definicji wzorcem suplementacji. My podając ten olej, my go po prostu suplementujemy, a więc uzupełniamy niedobór substancji, których my za mało produkujemy. To jest też piękna definicja. Mi się suplementacja właśnie idealnie kojarzy z ekstraktami kanabinoidów, które mają wzmacniać i uzupełniać wewnętrzny niedobór endokanabinoidów. Tak? Uzupełniać. Nasz układ endokanabinoidowy, czyli jeżeli nieprawidłowo funkcjonuje, mamy bardzo wiele problemów zdrowotnych. No i tutaj mamy problemy na przykład z modulacją bólu, czyli osoby na przykład z niedoborem kanabinoidów będą miały fibromialgię i możemy bardzo dobrym skutkiem stosować ekstrakty zawierające kanabinoidy u osób z różnego rodzaju bólem. Mamy kontrolę nudności wymiotów, mamy poprawę uczenia się i pamięć, mamy poprawę odporności, jak również zmniejszenie stanów zapalnych w stanach patologicznych mózgu, ale również na przykład wsparcie metabolizmu w cukrzycy, czyli takie bardzo, bardzo szerokie działanie tych kanabinoidów. I trzy przykładowe postacie ekstraktów zawierających full spectrum olej z kanabinoidami. Zrobiliśmy trzy wersje, szanowni państwo. Jedna nazywa się Power, druga nazywa się Relax i trzecia nazywa się Classic. Dlatego, że dodaliśmy substancje. W Power mamy oprócz full spectrum CBD, czyli pełnego spektrum kanabinoidów. Tam jest ponad 100 różnych aktywnych substancji kanabinoidów i ponad 500 substancji w ogóle. Dodaliśmy ashwagandę, natomiast do Relax dodaliśmy melatoninę. Classic jest olejem CBD bez dodatków. Ja, szanowni państwo, w momencie, kiedy stosuję,
to polecam rano stosować power z ashwagandą, do obiadu stosować classic, a na noc stosować relax z melatoniną. Zastosowanie ekstraktów full spektrum CBD to jest nie tylko depresja, ja tak szybciutko Państwu przypomnę, że potencjalne zastosowanie ekstraktów z kanabinoidów mamy również u osób, które mają problemy z bezsennością, u osób, które mają problemy z lękiem ze względu na to, że te suplementy wspomagają utrzymanie dobrego nastroju, o depresji już nie wspomnę, tak? Więc tutaj macie takie podstawowe elementy neurologiczne zastosowania, ale proszę pamiętać również o modulacji bólu, o regulacji poziomu cukru, zmniejszeniu stanów zapalnych w organizmie w różnych sytuacjach i na przykład wspomagania osób z fibromialgią. Ważnym elementem, szanowni Państwo, jest to, żeby pamiętać, że stosując olej CBD, trzeba sprawdzić, jakie bierze się lekarstwa, aby nie było sytuacji, że olej CBD, no i lekarstwo, które stosujemy, będą metabolizowane w identycznym miejscu, czyli nasze lekarstwo jest metabolizowane w wątrobie, w systemie cytochromu P450. Są różne nazwy na ten system. Ja tutaj podaję jeden z przykładów. Warto pamiętać, żeby dostosować dawkę oleju CBD, na przykład zmniejszyć dawkę oleju CBD u osób, które biorą w wątrobie. Jeżeli chodzi o zastosowanie skuteczne medycznego oleju konopnego, to stosuje się w leczeniu padaczki czy zaburzeń psychicznych. Także, szanowni Państwo, to jest druga mieszanka, którą możemy rekomendować dla osób z problemami takimi jak depresje różnego rodzaju. I tutaj wpływ właśnie antyoksydacyjny i przeciwzapalny jest cennym elementem wsparcia. Przypominam tylko o tym, że na rynku dostępne są tak zwane izolaty, monoizolaty CBD. I szanowni Państwo, to się nie da porównać monoizolatu tylko jednej substancji CBD zawieszonej w jakimś oleju z tym, co tutaj omawiamy, czyli olejem full spektrum, który ma pełen wachlarz tych substancji aktywnych, gdzie mamy 500 różnych substancji aktywnych, które wyciągamy z konopi siewnej. Jeszcze jedna rzecz, szanowni Państwo, żeby to Państwu nie umknęło, chciałem, żebyście zapamiętali. Mamy wpływ, jakiś zapalny wpływ, gdzieś tam ta depresja się nasila. Mamy też zaburzenia ilości neuroprzekaźników. I pamiętacie, że tak naprawdę większość serotoniny produkowana jest w jelitach. No to kluczową rolę w regeneracji poziomu serotoniny i poprawy nastroju wynikającego z tego u osób z tymi problemami będzie stosowanie probiotyków. I tutaj przypominam Państwu, że OptiProbio, gdzie mamy 18 aż wyselekcjonowanych szczepów bakterii probiotycznych, dawka jest gigantyczna, bo 450 miliardów żywych kultur bakterii. Jak macie pod ręką jakiś inny probiotyk, to zobaczcie, jaka jest dawka żywych szczepów kultur bakterii. W OptiProby jest 450 miliardów. To jest gigantyczna dawka tych szczepów. Także ciężko jest znaleźć probiotyk, który w ogóle chociaż troszeczkę dorównałby tej mieszance. Co jest jeszcze bardzo ważne w OptiProby, jest prebiotyk, czyli tak naprawdę pokarm dla tych bakterii, inulina i fruktooligosacharydy. I uzupełniliśmy ten skład o B-kompleks. Zwróćcie uwagę, czy ktoś z Państwa pamięta, gdzie najczęściej lekarze podają witaminy z grupy B? Przecież osoby z problemami neurologicznymi obowiązkowo dostają od neurologów witaminy z grupy B. I tutaj zobacz, i też przecież ja, ogromna ilość tych pacjentów, których mam, szanowni Państwo, stosuje również B-kompleks właśnie na przykład w postaci OptiProbio. I widzę, jak poprawiają się im również zmniejszają się problemy neurologiczne. Między innymi
Dlatego, że mamy gigantyczną dawkę naturalnego ekstraktu zawierającego B-kompleks. Ale OptiProbio zawiera jeszcze dodatkowo cynk, zawiera selen i błonnik witalny. Szanowni Państwo, błonnik z nasion złotego lnu, dzięki czemu te nasze bakterie probiotyczne, które dostają się do przewodu pokarmowego, lepiej się czują i łatwiej się tam namnażają i przyklejają do ściany jelita, żeby wypierać stamtąd patogeny. Czyli zobaczcie, zalety OptiProbio. Gigantyczna dawka 450 miliardów w jednej porcji, aż 18 szczepów probiotycznych, tak? Udokumentowalna, silna poprawa funkcji jelita, poprawa jakości diety, regeneracji mikrobiomu, uzupełnienie witamin z grupy B, cynk, selen, tak? Zawiera wyłącznie naturalne składniki, wspomaga naturalną odporność. Te bakterie probiotyczne, szanowni Państwo, potrafią produkować kwas octowy, kwas mlekowy, który działa w taki sposób, że atakuje. Te substancje są niemiłe dla szkodliwych patogenów jelitowych. To jest też fajne. Jeszcze taka dodatkowa ciekawostka, szanowni Państwo, są takie szczepy w OptiProbio, które walczą z próchnicą, na przykład. Są też takie. Więc bardzo szerokie zastosowanie OptiProbio. No i co najważniejsze w aspekcie dzisiejszego spotkania, w OptiProbio są psychobiotyki. Są psychobiotyki. Podsumowując, szanowni Państwo, jeżeli mamy osłabienie nastroju, smutek, mamy to nieuzasadnione, trwa od rana i widzicie, że coś się dzieje z kimś bliskim, z kimś znajomym, że coś jest nie tak, on zmienił swoje zachowanie, nie przychodzi na spotkania, nie wiem, tak jak mówiliśmy, taki przykład, ulubione ciastko w kawiarni nie sprawia radości. Zwróćcie się do specjalisty. Zapytajcie psychologa, skontaktujcie się z psychiatrą, bo taka osoba może potrzebować pomocy i leczenia. I bardzo ważnym elementem, szanowni Państwo, jest to, i to Państwu dzisiaj podałem w przykładach publikacji naukowych, odpowiednia dieta, stosowanie probiotyków, tak, i stosowanie substancji przeciwzapalnych bardzo silnie wspomaga suplementację u osób leczonych z powodu depresji. Podkreślam to, bo to jest ciekawy konsensus naszego spotkania, naszych dotychczasowych rozważań na temat depresji. Także każda kuracja depresji powinna łączyć w sobie suplementację naturalnych ekstraktów roślinnych, z których tworzą się neuroprzekaźniki regulujące pracę mózgu. Szanowni Państwo, a 23 lutego jest Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją. Myślę, że Państwo macie w swoim najbliższym środowisku osoby, którym trzeba pomóc. Pamiętajcie o tym, co dzisiaj powiedziałam. Pamiętajcie o bardzo dobrym wpływie substancji przeciwzapalnych na nastrój takiej osoby. Obserwujcie też nasze kolejne webinary, bo bardzo możliwe, że pojawią się nowe informacje na ten temat, jaki wpływ, udowodniony wpływ, będą miały, bo może pojawią się takie badania, właśnie leki przeciwzapalne. My nie stosujemy u nas leków przeciwzapalnych, my stosujemy suplementację. Ale to będzie kolejny dowód na to, że podawanie substancji o silnych właściwościach przeciwzapalnych, również pochodzenia naturalnego, może poprawiać nie tylko stan zdrowia osób z chorobami stawów, z cukrzycą, ale również na przykład z depresją. Bardzo pięknie Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiejszy temat walczymy z depresją jest tematem może nie najłatwiejszym, trochę skomplikowanym, ale pamiętajcie, szanowni Państwo, że nasz webinar jest nagrany i jeżeli chcecie porozmawiać z kimś na ten temat, to zawsze możecie polecić link, żeby sobie obejrzał ten webinar. Może go zainteresuje i może zechce stosować odpowiednią suplementację, dietę i probiotykoterapię u siebie, oprócz zastosowanych przez lekarza leków. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i pięknie dziękuję za uwagę.
A jeżeli macie Państwo jakieś pytania, zachęcam do zadawania ich drogą mailową przez mail pytania@naturday.pl lub ewentualnie telefonicznie, jeżeli ktoś z Państwa zechce, lub osobiście w kaletach w każdą środę. Wszystkiego dobrego i dobrej nocy.